Rok temu dokładnie, proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował bestialskie morderstwa dokonywane na dzieciach niepełnosprawnych, uznał za niezgodną z konstytucją aborcję eugeniczną. Czy prawo jest skutecznie egzekwowane? Jak wygląda pomoc państwa dla kobiet w trudnych sytuacjach? I wreszcie, czy feministki ze strajku kobiet kłamią, wychodząc na ulicę pod hasłem w obronie życia? Naszym gościem przy telefonie jest przedstawiciel wnioskodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w ubiegłym roku, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj po roku od tamtej decyzji, no po tej fali hejtu, która się na pana doktora do dziś wylewa, żałuje pan, że się zaangażował w obronę życia? Dziś zrobiłby pan to samo? I pan, zrobiłbym to samo, dlatego że są takie rzeczy, które są przedmiotem dyskusji i debat politycznych. No, dyskutujemy, czy ma być 500+, dyskutujemy, czy mają być, nie wiem, autostrada czy drogi szybkiego ruchu w tym miejscu w Polsce, czy w innym miejscu, do jakiej organizacji międzynarodowej powinniśmy należeć, jaką w niej rolę odgrywać. To są wszystko kwestie, o których w polityce się decyduje, rozmawia, ostatecznie decyduje większość. Ale są takie rzeczy, które przynależą nam z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Godność człowieka, życie, podstawowe wolności. One są zapisane w Konstytucji, ale one mają także swoją wagę nawet niezależną od Konstytucji. One wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi. Artykuł 30 polskiej Konstytucji mówi o przyrodzonej godności człowieka, to znaczy takiej godności, która jest niezależna od państwa, niezależna od tego, co uważa większość, mniejszość, która jest niezależna od tego, jaką mamy rasę, narodowość, wiek, stan zdrowia. I dlatego podjąłem te działania, ponieważ uważałem, że dzieje się rzecz której nie można tolerować, mianowicie segregacja ludzi ze względu na zdrowie. I stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem. Czy pana zdaniem przyjęte rozstrzygnięcie prawne jest dzisiaj skutecznie egzekwowane? No bo to jest pytanie, które trzeba sobie chyba stawiać każdego miesiąca po tym orzeczeniu. Oczywiście w momencie, kiedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane, nie można już wykonywać w Polsce aborcji ze względów eugenicznych, czyli wtedy, kiedy podejrzewa się chorobę bądź niepełnosprawność dziecka. Natomiast na pewno jest tak, że nie w każdym przypadku to prawo jest przestrzegane. Może się zdarzać, że ktoś w Polsce mimo tych przepisów dokonuje aborcji. Może się okazać, że ktoś wjeżdża za granicę. Ale tak jest z wszystkimi innymi przepisami. No, kradzież jest zakazana, zabójstwo jest zakazane, handel narkotykami są zakazane. Ale wiemy, że te rzeczy się dzieją. Natomiast nie jest bez znaczenia, że prawo jednoznacznie takie kwestie rozstrzyga. No bo dlatego, że zdarzają się, nie wiem, że ludzie handlują narkotykami, powinno to oznaczać, że narkotyki powinny być do kupienia w każdym sklepie, dlatego, że zdarzają się osoby, które, nie wiem, znieważają, obrażają innych, zupełnie nie licząc się z ich godnością, czy to powinno oznaczać, że powinny być zgodne z prawem? Oczywiście, że nie. Rozumiem. A jak wygląda pana zdaniem realizacja tych wszystkich osłonowych projektów, o których głośno było zaraz po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny swojej decyzji, a dzisiaj jakoś ciszej? Jak ich realizacja po prostu wygląda w praktyce? Niezadowalająco. Dużo udało się w ciągu ostatnich 6 lat zrobić dla osób niepełnosprawnych. Myślę tu na przykład, nie wiem, o projekcie 500+, czy 500+ dla osób niepełnosprawnych, dla dorosłych niepełnosprawnych, o dużym programie Dostępność Plus, o programie Za życiem. Natomiast nadal czekamy na kilka ważnych kroków. Pierwszy z nich, mam nadzieję, że zostanie już wkrótce ogłoszony, bo jest gotowy projekt opracowany przez, no też brałem w tym udział, ale także pan minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski, także Ministerstwo Rodziny z panią minister Maląg i panem ministrem Wdówikiem i Parlamentarny Zespół na Rzecz Życia i Rodziny, który w tych dyskusjach reprezentowałem. My też wydaliśmy stanowisko w tej sprawie i przed rokiem, i dzisiaj. To jest projekt, który wspiera matki w trudnych ciążach i w okresie porodu. Przewidziane są tam różne rozwiązania dotyczące
hospicjów perinatalnych, takich specjalistycznych zespołów lekarskich w przypadku najtrudniejszych ciąż, składających się ze specjalistów z zakresu neonatologii, położnictwa, psychologii, jeśli potrzeba, także z pomocą, najlepszą możliwą pomocą paliatywną. Są tam elementy, które mają taką, no, okazać szczególną empatię matką w takich sytuacjach, jak na przykład osobne pokoje w szpitalach. W takich sytuacjach jest też przewidziana znaczna pomoc finansowa. Ten projekt jest gotowy, natomiast... Kiedy właśnie jest szansa na realizację? To zależy od decyzji politycznej, bo projekt jest już, można powiedzieć, gotowy. Mam nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko, chociaż nie ja jestem tu decydentem. Panie doktorze, chciałem zapytać, bo dzisiaj też feministki ze strajku kobiet zapowiadają liczne protesty. Czy mówiąc krótko i wprost, kłamią, wychodząc dziś na ulicę pod hasłem w obronie życia? Takie hasło sobie wymyśliły. To jest hasło przewrotne. Nie chcę nawet szukać jakichś historycznych odniesień, ale jest to nieprawdopodobnie przewrotne i nieuczciwe hasło, no bo domagają się swobody zabijania w każdym przypadku, kiedy zostanie taka wola wyrażona. Bardzo źle by się stało, gdyby takie postulaty zostały kiedyś zrealizowane. Uważam, że świat jest lepszy, jeśli przyjmiemy założenie takie, jakie rozpowszechniło się na świecie po II wojnie światowej. W związku z okrucieństwami II wojny światowej przyjęto dość powszechnie, że każdemu z nas przysługują pewne prawa, niezależnie od tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, ile mamy pieniędzy, jaki jest nasz status społeczny, stan zdrowia. Krótko mówiąc, życie jest najważniejsze, każde życie. Wśród tych praw życie ma charakter podstawowy, no bo bez życia wszystkie inne prawa nie mają znaczenia. Panie doktorze, panie pośle, 22 października 78 roku święty Jan Paweł II zainaugurował swój pontyfikat. Na koniec chciałem króciutko zapytać, czym jest dla pana nauczanie polskiego papieża i jakie jest pana doświadczenie z tym pontyfikatem, czy z nauczaniem właśnie Jana Pawła? No, Jan Paweł II towarzyszył mi, ale właściwie wielu z nas, niemal przez całe życie. To był jeden z najdłuższych pontyfikatów, nazywany z Janem Pawłem Wielkim, dlatego że ilość takich dokonań, ważnych spraw, które podjął i zrealizował, jest naprawdę duża. Dla mnie osobiście, dla nas Polaków, myślę, że powszechnie to jest postrzegane, który pomógł nam wyjść z niewoli komunistycznej, zmienił, no, tutaj bieg historii. Natomiast dla mnie niezwykle istotne jest też to nauczanie papieża, które miało nie tylko charakter religijny, ale także filozoficzny. On współkształtował katolicką naukę społeczną. Jego encykliki dotyczące ochrony życia, ale wartości też prawdy, no, mają taki ponadczasowy charakter. Jan Paweł II był tym papieżem, który mówił o tym, że musi wygrać cywilizacja miłości, cywilizacja życia. Przeciwstawiał to temu, co jest bardzo rozpowszechnione dzisiaj, cywilizacji śmierci, relatywizmowi, konsumpcjonizmowi, takiemu podejściu do człowieka, traktowaniu człowieka jako przedmiotu. Tak, a ci, którzy... Dlatego uważam, że wartość nauczania papieża moralnego w znacznym stopniu takiego, który ma swoją wartość niezależnie od naszej wiary w Boga. I to jest, myślę, że ostatecznie najważniejsza rzecz w osobie i w postaci Jana Pawła II. A ci, którzy szukają prawdy o życiu, o tym właśnie stosunku do życia, mogą nie tylko sięgać po encykliki, ale choćby po te pierwsze publikacje, też choćby po takie pozycje jak Miłość i Odpowiedzialność Jana Pawła II, a wtedy jeszcze Karola Wojtyły. Bardzo, panie doktorze, dziękuję za znaleziony czas i za rozmowę. Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, dr Bartłomiej Wróblewski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.